witamy serdecznie. Dziś mamy 10 listopada 2021. Idźcie i głoście. Witkraft Polski. Biblia, przekład Biblii Tysiąclatki i kardynał Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski. Zjedz tą księgę, a idźcie mów. Ezechiela. Tak, czyli jeśli przeczytać ze zrozumieniem, no i wykładaj słowo Boże, czyli ten nie jest święty, ale ten jest święty, który żyje. Chrystus Emanuel przychodzi w jego czasie, uchodźców to są, byłem uchodźcem, przyjęliście mi, to jest próba. Czyli Iskra z Polski, bo katolicy wierzą, że Iskra jest z Polski, czyli prawda. Tak, Polska jest narodem wybranym. Jak czekacie na ogień, to do ogień was przyjdzie, ogień jest Chrystus. Ogień to nie jest ten Mikołaj Wyszyński, to tylko Chrystus jest prawdziwy. Jego mamy naśladować, uświęcając siebie samym, a nie jakiś święty Mikołaj. Nie ma. I świąt nie ma, bo to wszystko znieśliście przez święta, znieśliście właśnie słowo żywe. Urszulka tu odczyta, że prawo wyszło z Syjonu, Izajasza 2 rozdział. Trwały pokój, spokój. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni królewskiej, nie pańskiej, stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną i ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę króla, do świątyni Boga Jakubowego. Niech nas uczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami, bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo królewskie z Jeruzalem. Prawo. Macie pieczątki i na Syjonie stoi baranek, to jest to prawo. Wyszło z Syjonu na czas Sodomy i Gomory. Wypełnieniem tego prawa jest miłość, ta Chrystusowa, ta prawdziwa. Nie to w Sodomie i Gomorze była miłość, ale bez, nie była tej, ta prawdziwa nie była. Była ta cielesna, zbuczona. Tak samo jak córki Koryntu. Czyli nierządnice, sejniki wejdą do królestwa, a najgorzej są Jakuba 4,4 cudzołożnicy duchowi. Czyli księża, świadki Jehowy, wszyscy przywódcy, pasterze, którzy oszukali owce, a te owce należą do Chrystusa. Jana 10,16, jeden prawdziwy pasterz. I Ezechiela 34, że owce, dziękujemy tym fałszywym pasterzom. My mamy przekazywać prawdy jednego nauczyciela, to jest Chrystus, który będzie tworzył i tworzy rodziny na jego prawdzie i miłości, doskonałe rodziny, a Sodoma Gomora się kończy, czyli niemoralność. Trzeba znać granice moralności i granice postępowania, 10 przykazań w sercu, bo w sercu jest zło, dobro, nienawiść, wszystkie złe rzeczy i dobre, co w sercu, to na języku. Jedna wiara, nie religia. Efezjan 4,5, wiara. Chrystus przychodzi, wiara, czyli posłuszeństwo dla Chrystusa Króla. Wszystkie instytucje mają słuchać Chrystusa, wszystkie. Jeśli nie będą słuchać, to demokracji dziękujemy, demony. Mateusz 10,8, wyganiajcie demony, anioły. Mateusz 24,31. Anioły to są ci, co mają szczere serca i prawdę, czystą prawdę w Chrystusie. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba. Postępujmy w światłości królewskiej. W prawdzie króla Chrystusa, władca tych ziem, nie pan. Pan to jest Cezar od podatków, Boże grecki. Michajasza 4 rozdział jeszcze. Michajasza znajdzie. To jest, to znaczy, ja chcę do tego dużego miasta, do centrum.
Przed Izajaszem jest Michajasz. Gdzieś tam jest, może jest pis treści za nas. Na końcu przed Danielem gdzieś tam. Księga Barucha. Tak, no dobrze, ale gdzie jak pani w centrum wysiada i czy wysiada się na Katowice, to ja to też znam. Spis treści, zobacz i stronę wziąć. Na początku spis treści. No ja właśnie do szpitala wracam. Michałasz, masz Michałasza? Tobiasza, Judyty, Machalieńska, psalmów. Michajasza. Tu jest. Jonasza, Michajasza. A gdzie jest strona? No, to są skróty. To nie są, szukaj, bo to są skróty tych książek. Jonasza, Michajasza. Jonasza i Michałasza. Który rozdział czwarty? No. Tak? Stanie się na końcu czasów. Będzie ustanowiona góra w domu królewskim. Góra to Syjon, to na wzgórzu i ten był miasto króla Dawida, Jeruzalem tam. Utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki i popłyną do niej ludy, pójdą liczne narody i powiedzą: chodźcie, stąpmy na górę Króla Chrystusa, do domu Jego, Boga Jakubowego. Jakub Izrael, 1 Mojżesza 35:10, Jakub być mam na imię Izrael, prawdziwy Izraelita, nie żydostwo, nie syjoniści, na Syjonie Słowie Bożym jest zbawienie. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo królewskie z Jeruzalem. Z Syjonu. Nauka, tam było prawo, tu nauka. Będzie on rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe, i przekują miecze swe na lemiesze, a swe włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny, lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym. Nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta króla zastępów przemówiły. Choćby wszystkie ludy występowały, każdy w imię swego Boga, my jednak występować będziemy. Występować będziemy. Imię Emanuela, króla władca tych ziemi. I przekręcacie... w imię króla Boga naszego, Immanuela, zawsze i na wieki. W duchu i prawdzie Jana, 4:23-24. Chrystus jest królem, nie panem. I on, prawdziwi czciciele go czczą. On zburzył świątynię, taką synagogę. I 46 lat budował, on mówi, 3 dni odbuduje, czyli jego ciało zmartwychwstało 3 dnia. I teraz my jesteśmy świątynią. 1 Koryntian 13, 3 rozdział, 16-17.
No jak dbamy o swoją świątynię, czy nasze ciało, no to może mi dojść doprowadzić do doskonałości. Dalej. W owym dniu wyrocznia króla zbiorę chromych, zgromadzę wygnańców i tych, którzy utrapiłem, chromych uczynię resztką, a wyrzutków narodem mocnym. I będzie królował król nad nimi na górze Syjon odtąd aż na zawsze. A ty, wieżo trzody, ostojo, córy Syjonu, do ciebie dawna władza powróci. Czyli Mateusz 20, rozdział 25-28. Władza służebna. Chrystus służył, a oni mają władzę od diabła niszczącą, a Chrystus miał służebną. Władza królewska do córy Jeruzalem. Czemu teraz tak szlochasz? Czy nie ma króla u ciebie? Albo zginęli twoi doradcy, że chwycił cię ból jak rodzącą? Wij się z bólu i jęcz, jak rodząca, córo Syjonu, bo teraz musisz wyjść z miasta i w polu zamieszkać. Pójdziesz aż do Babilonu. Tam będziesz ocalona, tam cię odkupi król z ręki twych nieprzyjaciół. Córo Syjonu, to o kogo to jest córo Syjonu? To jest te prawo, co jest na Syjonie? No, to jest miasto góry, wzgórza tam, gdzie król Dawid miał to miasto Jeruzalem, tam na Syjonie, na tym wzgórzu. Teraz baranek sobie na tej górze i czeka na swoją żonę. To są ci, co się nie skalali z religiami, z polityką, tylko są 100% wierni, czy posłuszni, i w ich nie znaleziono kłamstwa w ich ustach. Bo Chrystus nie może kłamać, no bo nie jest kłamcą, dotrzymuje słowa, a ci wszyscy kłamią i pieniądze za kłamstwo mają. A teraz ostatni właśnie jest covidek. Był Balaam, kiedyś jak apostoł Paweł napisał 2 Koryntian 6 rozdział od 14 do 18. Był Jehowa, którego apostoł Paweł nie znał, a go wrobili, że każdy, kto wzywa imię Jehowy, będzie zbawiony. Rzymian 10-13 w przykładzie Nowego Świata Biblii Świadków Jehowy. Także kłamią, kradną, żeby sobie swoją chwałę zachować, a to są fałszywi prorocy. Mateusz 24:5, podszywają się pod Chrystusa. 2 Koryntian 11 od 13 do 15, jak anioł światłości, który zna Pisma Święte. Ale Chrystus zamyka usta szatanowi, jak go puścił na pustyni 40 dni. Ale szatan powiedział, że ta władza jest mu przekazana, dana na 6000 lat, Łukasza 4:6, i Chrystus nie dał pokłonu mówić przed szatanie. Czyli ta władza, te wybory, to są wszystko diabelstwo, bo Chrystus nas wybiera przez to, że my chcemy być mu posłuszni w jego prawdzie miłości. Efezjan 1:4, apostoł Paweł został wybrany przed założeniem świata, ale zagubił się w ojczystych ustawach, bo był gorliwy dla tych rzymskich ustaw. Ale później, jak prześladował uczniów i z nieba Chrystus mówi do niego: Szalu, Szalu, czemu mnie prześladujesz? Czyli tą prawdę, naukę w apostołach, co była. A teraz jest w aniołach, czyli Bogdanie, Urszulce i Zbyszku. I Chrystus, jak będziecie współpracować z nami w prawdzie, głosząc Króla Chrystusa, że On przychodzi w Jego czasie, prawdzie, miłości i sprawiedliwości, no to Dzieje Apostolskie 9:5-20, będziesz narzędziem i będziesz cierpiał dla prawdy. Bo ludzie się wstydzą i ci, co się wstydzą, no to ja też się zawstydzę. Chrystus się wstydzi tych, co nie mają odwagi i właśnie wstydzą się prawdy, bo stracą coś, jakieś układy cielesne. Ale prawda i tak wyjdzie na jaw. Wyjdzie, bo czas to zrobi, bo słońce obnaży wszystkich, a słońcem jest Chrystus. Jana 9:5, Jana 8:32, Jana 8:12, Jana 8:34-36. Jeśli Syn Boży was wyzwoli, będziecie wolni. Galacjan 5:1, prawdziwa wolność tylko w Chrystusie. Iskra z Polski. Błogosławimy.